Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj się widzimy, dzisiaj się słyszymy. Jest elegancko. No tutaj jak widzicie w prawym górnym rogu jestem ja. Hello, Nitek. Sprawdzam tym samym feature, który jest w programie, którym nagrywam te wszystkie filmiki. Został wprowadzony w jednej z aktualizacji. Chciałem zobaczyć, jak się to sprawuje i jak się też przyjmie. Dzisiaj pokażę wam kawałek Monaco. Co twoje, to jest moje, a co moje, to też twoje. Czy jakoś tak? Coś pokręciłem, bez sensu. Generalnie Monaco jest historią o paczce bandytów, coś jak Ocean's 11, Ocean's 13. Naszym zadaniem w każdym z poziomów jest dźwignięcie jakichś wartościowych przedmiotów oraz ucieczka. Generalnie gra jest na singla, gra jest na multi. Można grać w 4 osoby naraz, można grać w 4 osoby w jednym pokoju. Co jest fajną opcją, zwłaszcza że w dzisiejszych czasach takiej opcji zazwyczaj nie ma. Pokażę wam jeden z poziomów, no jak widzicie nie skończyłem gry całej. Te poziomy zrobiły się bardzo zakręcone później, ja też czasu tak dużo nie miałem. Natomiast na początek tutaj ślusarzem, nie wiem jak on się to nazywa, majster wytrychowy. Przeszedłem prawie cały chyba, generalnie poziomów jest 30. Tutaj wybieramy, no po wybraniu tej opcji poziomu mamy do wyboru postać. No jak widzicie tutaj jest miejsc 4, no ja tak mówiłem, na 4 graczy lokalnie tudzież po sieci. Wtedy każda z postaci, z graczy ma osobną postać, natomiast kiedy gramy w singlu, gramy tą postacią jedną, natomiast jak zaliczymy zgona, wybieramy następną. No ja gram tym ślusarzem, jakoś tak się przyzwyczaiłem. W tym lobby ciągnie się historia. Historia jest też taka gangsterka, trochę te Ocean's 11 i tak dalej, te tematy takie gangsterskie tutaj się przewijają. Jest to dość zgrabnie prowadzone, jest też wciągające, co jest najważniejsze. Graficznie, widzicie, gra ma niepowtarzalny charakter i sprawdza się. Tutaj już jest gra właściwa. Gram na padzie, dla niedowiarków gram na padzie. Jak widzicie, tutaj jest jeszcze ten tutorial, więc macie też tutaj opisane, jak się w to gra na myszce i wykorzystaniem klawiatury. No jakoś tak nieporęcznie, wsadem się chodzi, myszką się miącha, w sensie obraca na wszystkie strony, shiftem się skrada, no wszystko jakoś tak na padzie jest wygodniejsze. W związku z tym, no ja też jako ten ex-konsolowiec, czy też konsolowiec właściwie, wolę grać jednak na padzie. No tak jak wspomniałem, dźwigamy tutaj różne drogocenne przedmioty. No nie tylko te z celu głównego, który jest zaznaczony takim pucharem, tam widzicie go wyżej. Tam mnie prowadzą. Jak widzicie, są też cywile, którzy alarmują straż. Generalnie gra jest fajną skradanką. Nie musicie oczywiście się skradać, bo jest tu właśnie cywil mnie zauważył. Woła strażnika. Są też dostępne przebrania, jak widzicie. Nie zawsze, ale są. Mają swój limit, te czarne kreski dookoła mojej postaci to jest limit działania tego przebrania. Natomiast te rąby, które widzicie, tutaj jest po lewej stronie, to jest kasa, którą też należy zbierać. Jeżeli zbierzecie tutaj jakieś przedmioty jak bomby, czy też shotgun, czy też inne części ekwipunku, za każde 10 dostajecie jedną taką broń. Poziomy są skomplikowane, są swoistymi labiryntami. No w pojedynkę gra się ciekawie, natomiast myślę, że zabawa nabiera rumieńców dopiero kiedy gramy ze znajomym. Miałem tutaj ustawkę, dzisiaj teoretycznie mieliśmy pograć z mokrą trawą, ale nie wiem czy nam to wyjdzie. Natomiast no, weekend majowy za pasem, może macie za dużo czasu wolnego, może będziecie akurat siedzieć w domu, a nie macie w co zagrać. Monaco wydaje się świetną propozycją i dlatego wam też ją prezentuję. No oprócz otwierania drzwi i zamków możemy też hakować komputery. Wiadomo, jest haker, on ma możliwość hakowania szybszego, ma też możliwość wpuszczania wirusów przez kontakt, dość bzdurne. Natomiast sprawdza się, ten wirus podąża sobie za nami i wyłącza urządzenia elektryczne w naszym pobliżu. Jak na przykład kamery, jak na przykład światła, no wszystko oczywiście pomaga. To zielone, co widzicie, to teraz jest zhakowana kamera, to jest jej pole widzenia, które nam dało to, że właśnie ona jest zhakowana. Każda z postaci oczywiście do wyboru ma szereg swoich zdolności. No wiadomo, ślusarz no to szybko radzi sobie z zamkami. Jest też tutaj czujka, która ma większy zasięg widzenia. No wszystko to jakoś bardziej się sprawdza, wydaje mi się, podczas gry z kolegami, tudzież z koleżankami, jak kto woli. Natomiast no w singlu jakoś to przełożenia większego nie ma. No ale jeżeli ktoś lubi, na przykład ja lubię cały czas grać tym ślusarzem, no jakoś tak mi, nie wiem, może łatwo, może nie wiem, jakoś przyjemniej. No nie wiem dlaczego, może lubię niebieski. Łatwiej mi się nim pyka. No bo zobaczę, jak szybko sobie poradzi z sejfem.
No i to był nasz pierwszy obiektyw, bodajże o tutaj się alarm zaraz włączył, więc uciekajmy. Idzie mi to dość sprawnie, muszę przyznać. Pierwsza wersja tego filmiku aż tak sprawna nie była. Ale może dlatego, że przez tą maskę, jak oddycham trochę dłużej, to właściwie się już zaczyna. Doznaję hiperwentylacji i robi mi się trochę słabo. No ale czego się nie robi dla was. Obrobimy jeszcze te kasy. Nawet alarmów jakoś mi się nie udaje wzniecić. O, telefon dzwoni. Strażnik. O, tutaj był. No tak jak mówiłem, ta grafika ma swój indywidualny charakter. Jest bardzo przyjemna dla oka, wbrew temu co myślicie. Fajnie się na nią patrzy, fajnie to w ogóle wszystko się zgrywa, jest dość kolorowo. Aha, tutaj mnie zauważył, ale wykończył mi się strój, a ten mnie chyba już zauważył. Dobra. Dostałem bańkę, puściłem tutaj bombę dymną, zwiewamy. Widzicie, te drzwi wcześniej otwarte się też zamykają, więc trzeba tego pilnować. Za muzykę jest odpowiedzialny gościu, który dostał Grammy za The Journey z PlayStation 3. Nie pamiętam nazwiska, przepraszam was serdecznie, miałem sobie dzisiaj porobić notatki do tej gry, do tego filmiku właściwie, ale jakoś nie miałem kiedy, w związku z tym jedziemy na żywca, jak to zawsze mam w zwyczaju. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Generalnie muzyka jest fajna, jest dynamiczna, jak widzicie jest teraz spokojniejsza, nikt mnie nie goni. O, tutaj widzicie w strumień latarki, nie wejdźcie czasem, no włączyłem wcześniej światło i w ogóle cały prąd. Te żarówki na mapie to jest właśnie wyłączanie prądu. O, tutaj właśnie odpaliłem alarm. O, dość tłocznie się zrobiło, uciekamy. Te bomby, widzicie, przydatne są. Ekwipunku też jest dość dużo, no, są te bomby, są shotguny, są też inne rzeczy. Jedna z postaci ma na przykład małpkę, która sobie za nią biega i ta małpka zbiera przedmioty, wszystkie skarby ludziom z kieszeni. No to kieszonkowiec właściwie jest, no to nazwa zobowiązuje. Dobra, teraz tutaj musimy jakoś wybrnąć z tego. Gonią mnie wszyscy, a chciałbym to wyczyścić do zera. W miarę możliwości, o Jezus Maria, ile tych ludzi. Widzicie, tutaj zbierając te pieniądze, dostaję cały czas te bombki. Okej, uciekamy. Generalnie ta gra to taki, wydaje się, takie połączenie Pac-Mana trochę z jakimś, nie wiem. No nie wiem z czym, ale jako połączenie Pac-Mana. A ten nasz złodziej jest Pac-Manem, reszta jest tymi duszkami. Tutaj wam strzelniny jeszcze trochę zorganizuję. Generalnie mówię, to pojedynka wygląda to tak, jak się to prezentuje teraz. No wiadomo, ja gram sam, więc inaczej się prezentować nie może. No to gra się przyjemnie, no, mi się podoba. Te stopień skomplikowania tych poziomów wzrasta wprost proporcjonalnie do naszego postępu. Potem już jest dość niezły hardcore, ja się nawet przyciąłem. Teraz mam problem z kolejnym poziomem na liście. No te początkowe są jeszcze takie dość łatwe. Tutaj plansza się kończy, więc kończy się też nasze spotkanie dzisiejsze. Natomiast to gdybyście mieli jakieś pytania, gdyby ktoś chciał nagrać na przykład filmik grając w multi, zapraszam serdecznie, bardzo mi się to przyda, uzupełni nam tutaj kolekcję i wszyscy już będą wiedzieli, jak to wszystko się je. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie ma tutaj jakiejś dzisiaj wyszukanej finezji. Natomiast no, do zobaczenia następnym razem. Być może będzie to Monaco, być może wrócimy do Don't Starve, a być może pokażę wam Alfę 9 Prison Architecta, bo taka też wyszła. Stąd nie było tych kolejnych filmików. To wszystko byłoby na dzisiaj. Dzięki, że znowu spędziliście ze mną chwilę. Mówił do was Nitek. Cześć!